Siemaneczko, witajcie na naszym kanale. Ja jestem Amanda, ze mną jest Lena. I w dzisiejszym odcinku przychodzimy do was z kalendarzami od Teamu X. To w sumie nie są kalendarze, tylko takie gift boxy. Ale udało się kupić oba, no mów. Chcieliśmy wam to. Te rzeczy są wspólne nasze, bo tutaj są dwa w jednym. Więc ja biorę Julę, mama bierze Monę, ja biorę Natsu, mama bierze Patrę. Dokładnie tak, ale jak będziemy chcieli, bo coś będzie fajnego, co będę potrzebować, to będziemy używać. Ja przepraszam, jak wyglądam, ale nadal jestem chora. Nic się nie zmieniło od wczoraj w sumie. Znaczy, czuję się troszkę lepiej, ale jeszcze myślę, że przez 3 dni na antybiotyku będę. Udało nam się dzisiaj kupić je w Rossmanie, więc stwierdziłam, że je otworzę, zresztą po wczorajszym. Przed wczorajszym filmikiem było bardzo dużo komentarzy, żeby otworzyć, powiedzmy, te kalendarze, bo każda tu mówi kalendarze. I co? Czekaj, nie otwieraj jeszcze. Jest no. Jak to podzielić na jeden? Nie klikaj mi teraz tego, nic tam nie rób, poczekaj. I na początek oczywiście chcieliśmy się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka i wpadajcie na kanał do Lenki. Będziemy otwierać ten kalendarz. Powiedzmy, że on ma 7... Nie widać tego pewnie w ogóle w kamerze, ale ma 7 produktów. Dobrze, więc otwieramy jedynkę, Lena. Dobra. U mnie jest pomadka Mony. Pomadeczka Moniki, kociołek. Nie. Tak. Ale nie, to jest ich taka wspólna, bo to jest Jula i Mona, więc ja nie wiem, jak... A mamy Julę i Mony. Ja mam... Natsu i Patty. I to ja jest... już się nie mogę pomalować. No bo jest zamknięte, to są takie... To no czekaj, nie otwieraj jeszcze. Nie, kolejne. Ja sobie jedyneczkę tam siedzę. Więc to są takie ogólnie pełnowymiarowe, dobrze mówię, produkty. A chyba nie jeszcze odpowiedzi. Gdzie są nożyczki tu? Nie zepsuj tylko. Nie. Ja już umiem. Ja już umiem, to masz jak umiesz. Ja sobie tą chcę. Ale ja się jak najładniej bym sobie to powoli, żeby... Ojdź. Ej, co mi na mój kalendarz przyklejasz? O! Czekaj. Ale ładna i ona ma... Nie wiem, czy to będzie widać, bo nie mam podglądu, ale ma brokat. No nie umiem tego czekać. No i już może tworzyć. A. Ej, moja też ma brokat? Taki delikatny. Tak, no bo to jest balsam... Moja ładna jest. Tak, to jest balsam do ust. Dobra, daj położę na stół. Ja sobie pozębię to. Okej. Ej, teraz dwójeczka największa. Dwójeczka. To... Ja mam róż od... nie wiem kogo. Mam, ja mam róż. Ej, też masz róż? Ja też mam róż. Ej, ja mam taki. Ja mam tu taki. Tu zamieniamy się. Nie, bo mi się mój podoba. A mnie mój nie. Mm. Nie, mój też mi się podoba. Pokaż. Kurde, ja mam taki. Dobra, ja wam go pokażę już w taki sposób. Mój jest taki. No, nie wiem, czy będzie widać. Ale jestem trochę rozczarowana. Czemu? Bo ja trochę poczytałam sobie z tyłu tego kalendarza. Ej, bo wiecie co, bo tu można w ogóle, tu można trafić różne. Tu można trafić chyba róż do policzków taki, albo rozświetlacz, albo inny rozświetlacz. I nam się trafiły dwa róże. No myślałam, że będzie w jednym kalendarzu róża, w drugim rozświetlacz. No ale nic, mamy dwa róże. Ale dobrze jest. Dobra, otwieramy. Długo. Trójeczkę, tak. Ja mam perfum od Patty. A ja nie wiem, I fajnie, bo to jest... A ja co wiem? Ja też mam perfum, ale od Julii i od Mony. Nie, ty masz tylko od Mony. To jest teraz perfum, jest tylko od Mony. Chyba, mam nadzieję, że to tłumaczę. Ja sobie sikam. O, tutaj mam taki. Fajnie, bo ja lubię takie małe perfumy do torebki mieć po prostu. Żeby mieć, wiecie... No, tylko przyknę, tak to, tak to chodzę z takimi dużymi perfumami. No, myślałam, że popsuty. Ładnie. Pokaż. Ale ty masz perfum od Mony chyba w pełnej wersji. Nie. Tak więc mamy dwa perfumy. Perfumetki w sumie bardziej niż perfumy. Ale teraz otwieramy czwóreczkę. Czwóreczkę. Też od Julii. O nie. Błyszczyk od Julii. Ja też mam błyszczyk, ale ja mam brzydki kolor. Ja fajny. Ja mam taki. No dobra, no to masz ładniejszy. Ja mam brązowy i nie wiem, może na ustach, ale jakoś nie przekonuje mnie ten kolorek. No, Lena się pomalowała. No, piękna jesteś. Daj. Dobra, piątka. Już piątka, więc szkoda, że jest tak mało tych okienek. Chyba pomadka kolejna od Mony, No, bardzo ładny koron. Koron? To nie ma tego czegoś. Ej, ty masz ładniejsze. Ja mam znowu taki niebłyszczący. Ja mam taki kolor, znaczy ładny jest, ale nie mam w ogóle z brokatem żadnych. O, widać. Mam taki.
zielona. No właśnie Elena farta ma, bo ona trafiła na te brokatowe, ale z racji tego, że mieszkamy razem, to możemy sobie się dzielić kosmetykami. No tym bardziej, że Elena się nie maluje. Maluje! Nie, nie maluje się praktycznie w ogóle. Szóstka? Tak. Nie gadaj! Palakamony, Moniki! Pokaż, jakie masz kolory. Pokaż, ja ostatnio, masz czerwony? Nie. Lol, no jak może nie być czerwonego? Może ty będziesz miała? Ej, ja nie mam żadnego ładnego czerwonego cienia i szukałam. Pokaż tą swoją. Coś się rozsypało. O, czemu moja rozwalone jest? No. Ej, żenada. Patrzcie. Ja mam całą paletkę rozwaloną, więc bardzo niefajnie. Nie fajnie, bo... Będziesz mojej używała. Znaczy po prostu szkoda, że wiecie, jestem mega zła, że jest rozwalona ta paletka. No niestety tak się zdarza. Jestem zła, zaraz będę pisać do matą, co on wziął za pudełko, że jest rozwalona. No nic, trudno, dobrze, że u Leny nic nie jest rozwalone. I ostatnie nasze okienko. Perfum od Juli. Ja mam od Natsu po prostu. Ja też sam muszę psiknąć. Ładnie pachnie ten. Mamy też kuka. A proszę swój? Tak, on. No ładnie. Mega ładnie. No więc ogólnie fajnie. Jeden taki box kosztował 200 zł, teraz jest na przecenie po 160. Czy się opłacało? Nie mam pojęcia, ile te produkty kosztują normalnie. Wolałabym chyba taki kalendarz nawet dać więcej, ale mieć te 24 okienka, żeby to było takie, wiecie, świąteczne. No co, ja jestem zła, bo mam rozwalony cień, gdzie jednak jakby się wydaje tyle pieniędzy, to jakby się chciało mieć całościowo to, no ale trudno, jakby to są złośliwość rzeczy martwych, że tak powiem. No nie mamy na to wpływu, nie wiem, co się działo z tym kartonem, zanim trafił do mnie. Może ktoś tam niefartownie rzucił. Zmalik z tą paletką. Żynam. Czy te rzeczy mogą być wszystkie u mnie na półce i będziemy się jakoś dzielić z tym, bo ja chcę mieć ładnie to. Oczywiście, możesz sobie to wszystko, jeżeli będziesz to miała ładnie. Pa. No siadaj. Jeżeli będziesz miała to ładnie w jednym miejscu, to oczywiście możesz mieć wszystko na półce. Ogólnie mi się podobało kosmetyki. Jestem zła na te róże i rozświetlacze, że nie trafiliśmy ani jednego rozświetlacza, że dwa róże, bo ten róż na przykład to w ogóle nie jest kolor, który wątpię, że będę używać. Znaczy może spróbuję, ale... Ja będę używać oczywiście. Mi się takie róże nie podobają, no ale nic. Jesteś zadowolona ogólnie? O mnie jest. Tak? Jesteś zadowolona? To by był koniec tego odcinka. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie, czy byście kupili taki box za 200 zł albo 160, jeżeli już mówimy o cenie promocyjnej. Jeszcze chcielibyśmy pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób, bo jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś być pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film tutaj na dole, a być może wybierzemy właśnie ciebie. A w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pozdrowić Maję Styczeń, Jagodę Dunajewską. Ja pozdrawiam w dzisiejszym odcinku Ole. Ja bym chciała pozdrowić Lenę i na sam koniec chciałabym pozdrowić Kornelię. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, a jeżeli takie odcinki wam się podobają, to stawiamy łapkę w górę, pamiętam o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić żadnego materiału i wpadajcie na kanał do Leny. Ja na tym momencie z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa!